była w zasięgu ręki. I krótko mówiąc, jedynym konkurentem był Tomek Stera, a zdecydowaną większością głosów wygrała tę szansę na sukces Wioletta Brzezińska, którą prosimy tu do nas. No i co, malutka? Powiedz, spodziewałaś się troszeczkę? Nie. Ja zresztą to potwierdzę, ponieważ jak Wioletka skończyła swój występ, to była niezadowolona, powiedziała, że w jednym miejscu zafałszowała, że w ogóle jest słabo, a teraz ryczy ze szczęścia jak bubr. Gratuluję ci w imieniu wszystkich tutaj obecnych. Powiedz coś państwu. A do tego jeszcze wzorcowo się rozmazała, proszę państwa. No chyba zaśpiewasz, co, maleńka? No idź tam do mikrofonu i pośpiewaj troszkę. Yeah.